chciałbym pójść jakby w oktawie zesłania Ducha Świętego i chcę mówić o poruszaniu się w Bożej mocy. O poruszaniu się w Bożej mocy. Bo wiecie, my chrześcijanie musimy zrozumieć, że życie prawdziwe zaczyna się, kiedy my mówimy, że życie zaczyna się, to od razu widzimy moment, w którym oddaliśmy swoje życie Jezusowi. Tak? Zgadza się? Przynajmniej kilku? Kiedy przyjmujesz do Jezusa, do swojego życia, Jezus powiedział, że da ci życie. Da ci życie. Ale wiecie, ja wierzę, że życie, które zostało dane nam, kiedy przyjmujemy Jezusa, jest wspaniałe, ale tak naprawdę, kiedy Bóg mówi, że Jezus da ci życie, to mówi o Duchu Świętym, który ma przyjść, wypełnić twoje życie i tak naprawdę da ci życie. Niektórzy wierzący myślą, że Bóg chce tylko polepszyć, tak, przypudrować twoje życie. Ale Bóg nie chce przypudrować twojego życia. Nie chce tylko przyjść i pobłogosławić to, co ty już popsułeś. On chce dać ci absolutnie nowe życie w Bogu. I naprawdę życie zaczyna się od mocy Bożej. Życie w Bogu zaczyna się od mocy Bożej. Nie można, wiecie, żyć w Bogu tylko przez motywację. Nie można tylko, wiecie, sobie powiedzieć, zbudować plan na życie, cele, strategię i po prostu podążać i mówić, to jest życie z Bogiem. Nie, różnica między życiem tego świata a życiem z Bogiem polega na tym, że mamy Jego moc, aby zmienić rzeczywistość w nas. Kiedy my próbujemy o własnych siłach tylko działać i tylko o własnych siłach układać rzeczy, to powiem wam, są ludzie lepsi w tym świecie, którzy potrafią to lepiej. I co to jest za różnica? Nie ma żadnej. Różnica jest wtedy, kiedy przychodzi Jego wszechpotężna moc, która zmienia rzeczywistość. I ja chciałbym was dzisiaj zachęcić. Zaraz przygasimy światła, żebyście przygotowali się na Jego moc do waszego życia. Żeby On dzisiaj przyszedł, że On może w tej chwili, w tym czasie, nawet kiedy się głosi kazanie, może przyjść do twojego życia. Piotr kiedyś głosił do domu Korneliusza i tam jest napisane, co głosił, co wygłosił. I wiecie, jak przeczytasz to, co wygłosił i włączysz stoper, to okaże się, że wszystko, co powiedział, zmieściło się w 1,5 minuty. Więc po 1,5 minuty jego głoszenia moc Boża spoczęła na wszystkich i wszyscy zaczęli mówić innymi językami i wszyscy byli wypełnieni Duchem Świętym i zaczęli prorokować i zaczęły się rzeczy nadprzyrodzone dziać w domu Korneliusza. Chcę wam powiedzieć, że ten sam Duch Święty, który działał wtedy, jest dzisiaj tutaj jeszcze we Wrocławiu. Nie wyprowadził się, ale jest obecny. Amen. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli do Dziejów Apostolskich 1 rozdziału. Dzieje apostolskie, nie drugi rozdział, 1 rozdział. Zacznijmy od 1, bo w tym rozdziale jest niesamowita historia. Ona mnie porusza, kiedy ja ją czytam. A ponieważ mi porusza, to i was poruszy, bo to, co jest poruszone we mnie, to ja to zawsze w takiej pasji przekazuję, że porusza was. Amen? Okej. Okay. Albo obraża. No, ale wiecie, prawda czasami zanim zmieni, to najpierw obrazi. 1 rozdział, werset 3. Mówi tak. Im też po swojej męce objawił się, mowa o Jezusie Chrystusie, który objawia się apostołom. Objawił się jako żyjący i dał liczne tego dowody, ukazując się im przez 40 dni, mówiąc o Królestwie Bożym. A spożywając z nimi posiłek, nakazał im, nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. I weźmy 8 werset. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Ta historia mnie dotyka, bo ja lubię włączać wyobraźnię. Nieraz jak czytamy takie historie, a zwłaszcza te, które my tak już dobrze znamy. Wiecie, kiedy czytasz historię, którą dobrze znasz, nawet możesz wyrecytować fragmenty Biblii, to masz czasem taką sytuację, że nawet nie włączasz już, ani nie myślisz, ani nie analizujesz, a już wyobraźnia to już pozamiatane. Więc chciałbym włączyć twoją wyobraźnię i chciałbym, żebyś zobaczył tą sytuację i przypomniał sobie, jaka była sytuacja uczniów przed krzyżem, przed dziełem krzyża Jezusa. Jezus im kilkakrotnie mówił, że pójdzie na krzyż. Powiedział im, że musi umrzeć, ale zmartwychwstanie. Ale jak wiecie dobrze, kiedy przyszli i pojmali Jezusa, okazało się,
że oni wszystko zapomnieli, co im Jezus powiedział i byli przerażeni, strasznie przerażeni tym, co się teraz wydarzy, ponieważ oni byli przekonani, że Jezus, który idzie do Jerozolimy, idzie zasiąść na tronie jerozolimskim, wypędzić Piłata i po prostu zająć i ustanowić królestwo Izraela, które obejmie całą ziemię. I otóż nastąpiło wielkie rozczarowanie, ponieważ Jezus przyszedł do Jerozolimy, ale nie po to, żeby usiąść na tronie, ale żeby zawisnąć na krzyżu. I kiedy on zawisnął na krzyżu, no to wiecie jak było, ktoś od razu poznał Piotra i mówi, ty byłeś z nim, on mówi, nie, nie byłem. Jan uciekł, Tomasz zaczął wątpić, wszyscy byli po prostu w zamieszaniu i w wielkim zakłopotaniu. I kiedy on zmartwychwstał, jest powiedziane, przyszedł do swoich uczniów mimo zamkniętych drzwi i wyobraźcie sobie teraz, że jesteście z tymi uczniami, że siedzicie tam i mieliście nadzieję, że Jezus przejmie królestwo, a on został zabity, wyście go pogrzebali, a on mimo tego, że został pogrzebany, zmartwychwstał i przyszedł do was i się pokazał. Wiecie, gdybym ja był na ich miejscu, to ja bym tam chyba zawału dostał z wrażenia. Bym chyba, mnie zaczęłoby nosić. Byłbym jak koń w boksie, który nie może się doczekać tego, żeby wybiec z tego miejsca, w którym byłem, żeby ogłosić wszystkim, że Jezus żyje, że ten, którego zabili, on żyje i ja bym po prostu tam pobiegł. Zapytaj sąsiada, pobiegłbyś? Wiecie, jestem przekonany, przed chwilą uczniowie przeżyli pewną obrazę, pewną taką, wiecie, byli zakłopotani, bo wszystkim mówili, ten mistrz, my za nim podążamy, on jest super, on żyje, on jest... I nagle po prostu umarł, a tu teraz się pojawia to wszystkim, którzy patrzyli na nas, no i co? I co z tym twoim mistrzem, tym waszym Mesjaszem? No i co? No i co? Ale no co? No zmartwychwstał. Więc kiedy on zmartwychwstał, oni byli po prostu gotowi do głoszenia Ewangelii, ale Jezus zrobił im niezły numer. Posadził ich na 4 literach i przez 40 dni głosił do nich o Królestwie Bożym. On zaczął do nich głosić. Więc oni tak siedzieli, mówią, Panie, stoisz do nas, w zmartwychwstałym ciele, świecisz jak lampa po prostu i po prostu, a my nie możemy wybiec na ulicę, głosić Ewangelię, powiedzieć, pokazać Ciebie, chodź z nami, pokażemy Ciebie, staniesz na środku świątyni i powiesz, hej, jestem, a kuku. Ale on ich trzymał 40 dni i jak już się kończyło to seminarium i wszyscy już przebierali nogami, i chcieli powiedzieć wszystkim dookoła, rodzinom, zawiadomić, wysłać SMS-y, cokolwiek. On mówi, słuchajcie, jeszcze nie. Oj, poczekajcie. Jeszcze nic nie róbcie. Aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysoka. Aż przyjdzie prawdziwa moc Boża, która was wypełni. Dlatego, że nie możecie rozpocząć swojego działalności. Nie możecie rozpocząć swojego życia po tym wszystkim, co się wydarzyło, jeśli nie będziecie przyobleczeni mocą z wysoka, jeśli obietnica Ducha Świętego nie przyjdzie do was. Oni mogli krzyczeć wtedy, dlaczego? A ja sobie wyobrażam Jezusa, który odpowiada, dlatego, że zaczniecie wprawdzie w wielkiej pasji, ale skończycie bez Jego mocy w wielkiej depresji. Wiecie, nie można toczyć życia z Bogiem bez Jego mocy. My potrzebujemy, aby moc Ducha Świętego wypełniła nas i wypełniała nas. Wielu wierzących, które spotkało się z Bogiem, zadbało o to, żeby powierzyć swoje życie Bogu, żeby spotkać się ze zmartwychwstałym Jezusem, ale zapomniało przyobleć się mocą, zapomniało zaprosić Ducha Świętego, zapomniało o tym, że potrzebuje chrztu Duchem Świętym, wybiegli z swojej pasji i pierwszy miesiąc się wypstrykali ze wszystkiego, co mieli, z całej swojej energii, z całej swojej mocy, aby później wieść życie tak zwanego zmęczonego wierzącego, który czeka już tylko na przyjście Pana. I niech się nie opóźnia, bo ja nie przetrwam.
A my nie jesteśmy tu, żeby próbować przetrwać. My jesteśmy tu, żeby stać się Jego świadkami. W Jerozolimie, we Wrocławiu, w Warszawie, w Dallas i aż po krańce ziemi, na Ukrainie, w Kijowie, wszędzie Jego Królestwo ma rosnąć. Jego Królestwo ma się rozwijać. Ono się nie zwija, ono się rozwija. To nie Antychryst jest Panem, to Jezus jest Panem. I historia do Niego należy. Halleluja. Halleluja. Świat musi zobaczyć Królestwo, zanim usłyszy Ewangelię. Musi je zobaczyć, zanim usłyszy Ewangelię. W Łukasza w 8 rozdziale jest powiedziane tak. Uzdrawiajcie chorych i głoście Ewangelię. Powiedzmy razem, uzdrawiajcie chorych. I głoście Ewangelię. Tam nie jest napisane głoście Ewangelię i uzdrawiajcie chorych. Tam jest powiedziane uzdrawiajcie chorych i głoście Ewangelię. To trochę jak z piorunami. Czasami widzisz światło, zanim usłyszysz dźwięk. Zobaczysz najpierw moc, zanim ją usłyszysz. I ludzie, i świat jest tak stworzony, że potrzebujemy zobaczyć rzeczy. Świat potrzebuje zobaczyć rzeczy, zanim usłyszy. Moc poprzedza Słowo. Ponieważ Królestwo Boże nie jest zbudowane na mądrości ludzkiej, ale na mocy Bożej. Ono jest zbudowane na mocy. A wiara nasza nie opiera się o mądrość ludzką, ale opiera się o moc Bożą. Dlatego potrzebujemy Jego mocy, potrzebujemy Jego obecności. I kiedy gromadzimy się tu w niedzielę, ja powiem wam, dlaczego się gromadzimy tu w niedzielę. Dlaczego tu dzisiaj jesteś? Dlaczego przecież mogłeś odpocząć? Mogłeś nabierać tak zwanych sił witalnych, leżąc sobie teraz w swoim łóżeczku i pijąc sobie swoją kaweczkę. Ale jesteś tu, bo ufasz Bogu, że On wypełni mocą twoje życie. Że wychodząc dzisiaj z tego spotkania, weźmiesz Jego moc i pójdziesz w Jego mocy, a nie w swoich własnych pomysłach. Halleluja. Tego potrzebujemy. Moc Boża. Kiedy ja się nawróciłem i zostałem ochrzczony Duchem Świętym i zobaczyłem, jak znaki cuda zaczęły się dziać gdzieś przez moje życie, kiedy zacząłem widzieć uzdrowienia i to takie manifestowały się w takim niesamowity sposób, wtedy mnie nauczono i też tak się pomyślałem sobie, że ja to jestem jak taki kanał. Kanał mocy Bożej. Uczono mnie wtedy, że ja chodzę po ziemi, jestem połączony z niebem i gdzie podejdę, taki, wiecie, wojownik z Panzerfaustu wystrzela i leje mocą Bożą wszystkich, jak popadnie. I za każdym razem potem, przez wiele lat, byłem przekonany, że jestem takim kanałem, jak ktoś mnie poprosił, żeby się pomodlić. Prosił was kiedyś ktoś, żeby się pomodlić? Ręka do góry? Ktoś się za kogoś modlił? Nie wiem jak ty, ale kiedy ja się za kogoś modliłem, to ja myślałem, że ja po prostu podchodzę jako ten kanał. Przyczepiam go do gościa, o którego się modlę. Z nadzieją, że u góry odkręcą kran. I moc Boża będzie przepływać przez moje życie do jego wnętrza. I się modliłem. I w początkowej fazie, powiem wam tak, za każdym razem, co się modliłem, to się działo. Pierwszy miesiąc, ulala. Wszyscy mi zazdrościli. Jak to jest? To ja 20 lat i susza? A ty dopiero co i po prostu dzieje się? Więc pierwsze rzeczy się działy, ale przyszły momenty w moim życiu, że zacząłem kłaść ręce, zacząłem wołać, bo odkręć Panie ten kran. O Panie, zmiłuj się, zlituj się, przepłyń i wpłyń. I wiecie, i patrzymy co i jak. Ja wtedy pomyślałem sobie, no coś jest nie tak. Czekaj, jeszcze raz, pomodliłem się, jak? No, to nie musisz czuć Bożej obecności. No przez wiarę rzeczy się dzieją. A jak się nie dzieją, ty niewierzący dziadu?
Twoja wina. Ale mimo wszystko, kiedy wracałem do domu, myślałem, co jest z tym kanałem. I pomyślałem się, chyba zapchany. Zapchany. Czy można taką rurę zapchać? Jakieś pomysły? Guczym, a śmieciami. Duchowymi śmieciami. Pawła też nie przeszło w tłumaczeniu. Powiedzieli, że wszystko uznaje za śmiecie. Więc niech będzie, że śmieciami. Czym są duchowe śmieci? Grzech. Więc człowiek, jak się modli o innych ludzi i nic się nie dzieje, to myśli sobie, grzech jest w moim życiu. O, tak, jestem grzesznikiem. W związku z tym nie leci. Boże, to trzeba zacząć pokutować, włączyć tak zwanego duchowego kreta i przeczyszczać rurę. Mówię, Panie, przeczyść mnie, oczyść mnie, wyczyść mnie. Post jeden, post drugi, post trzeci, konferencja odnowienie, konferencja odrodzenie, konferencja przebudzenie, łagów, łazy, mikorzyn, a tu nic. Nic nie leci. I myślisz sobie tak, no rura to już jest aż biała w środku, wybielona, odśnieżona, a nie leci. Wiem, Bóg się mną zawiódł. Wprawdzie ja już wszystko ponaprawiałem, ale tak mocno zawiodłem, że On już nie może mnie używać. Zszedłem z linii woli Bożej i już to nie działa. Czy ja mówię myśli, które wam się nigdy nie skojarzyły w głowie? W życiu tak. To tam w Dallas tak jest. Tam tak robię. Więc po prostu pomyślałem, zakręcony kran. Bóg chyba o mnie już nie myśli. Ja chyba zszedłem z woli Bożej. Chyba nie robię to, co Bóg chce. Problem nie polegał ani w zapchaniu. Ponieważ powiem wam coś takiego. Co Bóg odetchał, tego żaden człowiek zatkać nie może. Jeżeli On uwolnił cię od grzechu, On uwolnił cię od wszystkich grzechów, które popełniłeś, popełniasz i popełnisz w przyszłości. I żaden twój grzech nie może zatkać Bożej łaski, którą On chce wylać na twoje życie. Po drugie, dowiedziałem się, że Bóg, gdyby miał mierzyć ciebie przez twoje zawody, to byś nawet nigdy do Niego nie przyszedł. Ponieważ zawiodłeś od samego początku i to wystarczająco potężnie, żeby pójść do piekła. On zdecydował się być z tobą nawet w środku twoich zawodów. Więc kiedy zawodzisz Boga, On dalej jest z tymi samymi wyciągniętymi rękoma, czekając i wołając jak ojciec miłosierny, czekając na syna marnotrawnego, aż wyciągniesz do niego z powrotem swoje ręce i dostaniesz z powrotem pierścień na palec i z powrotem szatę i z powrotem sandały i jeszcze ci ubije koziołka, żebyś mógł z tobą świętować i się radować. Amen? Zatem to nie zatkana rura, to nie zakręcony kran, ale może coś innego jest powodem, że ja próbuję tutaj, a nie działa. Co to może być? Otóż, jeśli nauczyłeś się być kanałem Ducha Świętego, ktoś był, jest kanałem, myślisz, że jest kanałem Ducha Świętego, to musisz się oduczyć. Nie jesteś kanałem. Ja nigdzie w Biblii nie przeczytałem, że Bóg zaplanował dla nas jeden wielki kanał. Nie ma ani wersecików w Biblii, w którym ty jakobyś był przewodem łączącym niebo z ziemią. Jakimś kimś, kto po prostu przepuszcza moc przez siebie, aby inni byli dotykani. Natomiast cała Biblia, mówiąc o nas, nazywa nas inaczej. Przeczytajmy, jak nas nazywa Biblia. To jest 2 Koryntian 4,7. To jest jeden z wersecików. 2 Koryntian 4,7 mówi w ten sposób. Mamy ten skarb. Czym jest skarb? Co to jest skarb? To jest Boża łaska, Boża moc, Boża obecność. Boża obecność. I tę Bożą obecność, Bożą moc, Boży majestat. Mamy ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas.
Zatem Bóg nie nazywa ciebie kanałem. Bóg nazywa ciebie naczyniem. Glinianym, ale nie miałem. Proszę o wybaczenie. Ale On nazywa ciebie naczyniem. Kiedy zrozumiesz, że jesteśmy naczyniem Ducha Świętego, a nie Jego kanałem, zrozumiesz, dlaczego pewne rzeczy dzieją się w twoim życiu w taki właśnie sposób, że coś jakby się skończyło, jakby się skończyło. Bo wiecie, naczynie ma to do siebie, że może być piękne, może być duże, ale zawsze, posłuchajcie mnie, zawsze jest ograniczone. I my jesteśmy ograniczeni. Czy ktoś wierzy w to, że jest ograniczony? Jesteśmy ograniczonym naczyniem. Powiedz coś sąsiadowi, popatrz na mnie, jestem ograniczony. Jestem ograniczonym naczyniem. To oznacza, że kiedy jesteś ograniczonym naczyniem i w tym ograniczonym naczyniu nosisz ten skarb, tu nosisz ten skarb, aby się okazało, że to nie z ciebie, że kiedy już wy wszystko rozdasz, żebyś wiedział, że jesteś pustym skarbem i żebyś sobie przypomniał, że to nie ze mnie. Nic nie ma. Że potrzebuję wszystko z Niego. Potrzebuję, żeby Bóg na nowo wypełnił moje naczynie. Amen? Więc my potrzebujemy na nowo wypełnić naczynie. Dlatego potrzebujemy kanału. Ale to nie my jesteśmy tym kanałem. Wiecie, czym jest kanał? To jest moja bliska, intymna relacja z Duchem Świętym. To jest ten czas, kiedy pozwalam, żeby Duch Święty wypełniał moje życie. To jest ten czas obecności i świętowania w Jego obecności, pozwalania, żeby On wlewał moc. My o tym nawet nie wiemy, my mówimy, siedzimy, mówię, siedzę tu godzinę, nic się nie dzieje. I nawet nie wiemy, że moc, która przewyższa wszystko, staje się potężną, nadprzyrodzoną mocą, która wypełnia twoje życie, abyś mógł służyć innym. Ktoś powie, ale zaraz, pastorze, ja jeszcze nie miałem żadnego podłączenia do Ducha Świętego, a jak się nawróciłem, to już miałem pełno. Modliłem się, a cuda się działy. Modliłem się, a cuda się działy. Pozwólcie, że powiem wam, dlaczego tak jest. Dlaczego wszyscy, którzy się świeżo nawrócą, mają wszystko, co byśmy my tylko marzyli. Otóż każdy, kto się nawróci, trochę jak w raju. Pamiętacie raj? Ktoś pamięta raj? Bo ja nie pamiętam, to dawno było. Ale przeczytałem o tym, że byli tam Adam i Ewa i że Bóg zanim ich postawił w raju, to stworzył drzewa, które miały owoce. To jest bardzo ciekawe, że Bóg całe swoje stworzenie stworzył jako już stare z pewnym wiekiem. Adam, kiedy był stworzony, wyglądał na 25. Gdybyśmy zostali tam przeniesieni 5 minut po jego stworzeniu, powiedzielibyśmy, masz 25 gdzieś lat. On mówi, nie, 5 minut. Dlatego, że Bóg go stworzył z wiekiem. Eden został stworzony z drzewami, z owocami gotowymi do spożycia. Amen. Ale wiecie, Bóg wiedział, że Adam je i Ewa je i powiedział im, że to owoce macie za darmo, te pierwsze, ale następne musicie ten ogród uprawiać i strzec. Pierwsze macie za darmo, a za drugimi trzeba popracować. Więc kiedy Bóg stworzył cię na nowo w Chrystusie, stworzył cię jako naczynie, na pierwszym wypełnieniem pierwocinami Jego mocy wypełnionym. Dlatego było, tak się działo, bo to było pełne. On dał ci przedsmak nieba. Co to znaczy, jeżeli nauczysz się napełniać je systematycznie, codziennie, każdego dnia, każdego tygodnia i mieć wypełnioną moc Bożą w swoim życiu. Jak wiele można wtedy rozdać. I kiedy wypróżniłeś się po miesiącu, dwóch, opróżniłeś, przepraszam, to dotknęłeś dna
i myślisz sobie, czy Bóg mnie zostawił? Czy Bóg? A Bóg z nieba z tym kanałem czeka, mówi. Powiedz tylko słowo. Chcę cię wypełnić. Chcę cię nasycić. Przyjdź do mnie, a ja napełnię ciebie mocą z wysoka. Pozwólcie, że wam to pokażę, bo w Biblii, bo wiadomo, rurka, miska, wszystko pięknie, ale zobaczcie, co Biblia mówi. Popatrzmy, otwórzmy sobie 9 rozdział Ewangelii Łukasza. 9 rozdział Ewangelii Łukasza, werset 1. To jest wspaniała historia. To jest historia, kiedy Pan Jezus wysyła uczniów, apostołów, aby głosili Ewangelię. Popatrzcie, co się dzieje. I zwoławszy 12, dał im moc. Powiedzmy razem, dał im moc. I władzę nad wszystkimi demonami i moc uzdrawiania chorych. Czyli innymi słowy, oni nie byli jak kanały, które miały iść i głosić Ewangelię. Jezus dał im moc do nich, aby oni wzięli swoje naczynie i głosili Ewangelię wszystkim. Dlatego w 10 rozdziale, kiedy powołują 72, przyszli do Jezusa, Jezus ponownie daje im moc, aby oni podobnie ją rozdali. A potem czytamy po Jego zmartwychwstaniu, że Jezus przychodzi do swoich uczniów, tchnął na nich i udzielił im Ducha Świętego, aby mieli moc. A potem w 2 rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy, że byli zebrani wszyscy na jednym miejscu i przyszedł Duch Święty i tchnął na nich, aby byli wypełnieni Duchem Świętym i mieli Jego moc. I w 4 rozdziale ci sami apostołowie nagle po uwięzieniu Piotra, on wracają do jednego pomieszczenia i czytamy, że Duch Święty tchnął na nich, aby mieli moc. Okazuje się, że nawet apostołowie nie byli nieograniczeni. Oni także byli ograniczeni, dlatego potrzebowali mocy Ducha Świętego. Jesteście ze mną? Dlatego widzisz, Słowo Boże mówi w ten sposób w Ewangelii, w liście do Efezjan, 5 rozdziale, 18 wersecie. Paweł apostoł uczy o tym tchnieniu, o tym, żeby podłączać się pod kanał Ducha Świętego. I mówi tak, 18 werset mówi, i nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni Ducha. No nawet to jest źle przetłumaczone, tu 1000-latka mówi tak, i nie upijajcie się winem, gdyż jest to przyczyną rozwiązłości, ale napełniajcie się Duchem Świętym. Bóg i Paweł porównuje to do napełniania się winem, ponieważ, wiecie, sam Paweł pił wino, i apostołowie pili wino. Pamiętacie, Kana Galilejska. Było wino, uczniowie przyszli, nie ma wina. Ale, okej, Jezus, ale wiecie, o co chodzi? Nie o tym mówię teraz, wróć. Chodzi mi tylko o to, że on mówi, że problemem napełniania się wina jest ciągłe napełnianie się wina i bycie uzależnionym od alkoholu. I mówi, kiedy się napełniacie winem, upijacie się i upijacie się, robicie to codziennie, systematycznie. Paweł mówi, nie róbcie tego. Ale bierze ten obraz i mówi, zmieńcie to. Tak jak napełnialiście się winem i byliście uzależnieni od alkoholu i wasze życie po prostu traciło sens, kiedy brakowało tego alkoholu, to teraz napełniajcie się Duchem Świętym. Upijajcie się Nim. Upijajcie się Jego obecnością. Jest taka książka, będziemy mieli niedługo autora tej książki w kościele. Nazywa się Upili się młodym winem. Upili się, przepraszam, Duchem Świętym. Tak. Ale że Dudka nam wydzielnie. Dobrze. Więc upili się Duchem Świętym. Ktoś kiedyś powiedział... Będziemy mieli tego autora, opowiem wam kilka słów później na koniec spotkania, bo to warto, żeby skorzystać z tego spotkania. Będzie wyjątkowe spotkanie, naprawdę wyjątkowe. I mówi o tym, żeby się napełniać stale. Chrześcijanie o tym nie wiedzą. Oni myślą, że jak chwycą troszkę mocy i dostają na dzień dobry, to to będzie teraz całe życie. Życie z Bogiem jest cudowne. Siu, siu, siu. I kiedy zrozumiesz,
że trzeba się napełniać, to pojmiesz sprawę modlitwy. Pozwólcie, że wam powiem tak. Kiedy myślałem, że jestem kanałem, w ogóle nie myślałem o tym, że ja potrzebuję osobistej modlitwy. Modlitwa to jest tylko o ludzi. Psz, psz, kap, kap. Psz, psz. Modlitwa jest tylko o ludzi, bo ja jestem kanałem, więc modlić się oczywiście o innych mogę, ale po co ja mam się modlić? Ja jestem dzieckiem Bożym, ja wiem, kim jestem w Chrystusie. Ja nie potrzebuję się modlić. I wiecie, szczerze mówiąc, nie wiedziałem, po co się modlić. A jak już mówili o modlitwie wstawienniczej 24 godziny na dobę, mówię, powariowali. Nienormalni. Jak tak można? Ale powiem wam szczerze, kiedy zrozumiałem, że jestem tym czymś, a przez modlitwę napełniam to coś, to zrozumiałem, jak to jest potrzebne. Jak tego potrzebuję. I kiedy rozdajemy tą moc Ducha Świętego, wiecie, jesteśmy powołani, żeby ją rozdawać. W jaki sposób ją możesz rozdawać? Taram. Smacznego. Smacznego. Wiecie, łyżeczka, ona reprezentuje tutaj wielkość twojej wiary. Wiecie, żaden, to jest w ogóle, żonę prosimy o łyżeczkę, a ty nie słuchaj lepiej herbaty. Ale wyobraźcie sobie, że to jest taka maluśka łyżeczka. I ta mała łyżeczka to jest zawsze od tego, czego zaczynamy. Nasza wiara na początku nigdy nie jest tak wielka, żeby móc po prostu... Jest mała, zaczynamy od małych rzeczy. Bóg uczy nas przez małe rzeczy. Bo kiedy jesteśmy wierni w małym, Bóg nas nad większym postawi. Dlatego nigdy nie mówię, ja mam tylko łyżeczkę. Rozdawaj to, co masz. Rozdawaj. Spotykaj się z Duchem Świętym. A potem nie pozwól, żeby to skisło, bo to jest jak manna po jednym dniu. Smród i robaki. Tylko po prostu weź. Bo moc Boża nie jest po to, żebyś miał dreszcze. Ale moc Boża jest po to, żeby pomóc zgubionemu światu spotkać się z wielkim, wspaniałym, potężnym, wyjątkowym Bogiem. Więc rozdawaj tą łyżeczką. A kiedy będziesz rozdawał łyżeczką i będziesz w tym wierny, przyjdzie dzień, że każdy, kto w małym jest wierny, co? Nad większym zostanie postawiony. I mogę rozdawać więcej. Bo przez doświadczenie, przez spotykanie, przez służenie, przez dawanie ludziom życia, z mojego życia, On mi powiększa moją łychę. I wiecie, na pozycję w Królestwie Bożym nie wskakuje się poprzez koneksję kolegi, ale przez służenie. Ktoś chce być wielki? Weź swoją łyżeczkę i służ wszystkim. Każdy, kto będzie służył wszystkim, stanie się wielki. Bo Bóg chce, wiecie, większość robi z nas inaczej. Mówię wam, jak jest dobre. Szkoda, że nie macie. Ale jest kilku takich, którzy rozdaje Bożą obecność, Bożą moc. Pokażę wam na końcu jeszcze w Biblii, jak wygląda ta promocja. Piotr apostoł. Ktoś pamięta taki gościu? Jeden? Był moment, kiedy chodził z Jezusem, widział znaki i cuda, ale kiedy został już sam, kiedy Jezus został zabrany od niego, oni wszyscy uciekli z obawy przed Żydami. Albo był taki moment, kiedy uczniowie stali przed epileptykiem, pamiętacie? I powiedzieli, ojciec przyszedł do Jezusa i powiedzieli, twoi uczniowie nie mogą wyrzucić tego demona. I oni, przyszedł Jezus, mówi, to może jeśli ty możesz coś, mówi ojciec, to wyrzuć. I Jezus się zdenerwował i mówi, możesz? Jeśli możesz, wszystko może ten, kto wierzy. Wszystko może ten, kto wierzy.
I przyszedł i zgromił, ten duch wyszedł. Przyszli do niego uczniowie i powiedzieli, dlaczego myśmy nie mogli wyrzucić tego demona? A uczniowie powiedzieli, z powodu twojej niewiary. Jezus powiedział, z powodu waszego niedowiarstwa. Z powodu niedowiarstwa. Oni mieli za małą wiarę, więc Piotr był i nie potrafił wyrzucić demona. A teraz otwórzmy Dzieje Apostolskie. Będzie ostatni fragment, także nadzieja jest. Dzisiaj, 9 rozdział, 36 werset. A w Jopie była pewna uczennica imieniem Tabita, a w tłumaczeniu znaczy Dorkas. Życie jej wypełnione było dobrymi i miłosiernymi uczynkami, jakich dokonywała. I stało się w tym czasie, zaniemogła i umarła. Obmyto ją i złożono w sali na piętrze. Ponieważ zaś Lida leżała blisko Jopy, uczniowie, usłyszawszy, że tam przebywa Piotr, wysłali do niego dwóch mężów z prośbą, nie zwlekaj z przyjściem do nas. Wybrał się tedy Piotr i poszedł z nimi, a gdy przyszedł, zaprowadzili go do sali na piętrze i obstąpiły go wszystkie wdowy, płacząc i pokazując suknie i płaszcze, które robiła Dorkas, gdy była z nimi. A Piotr, usunąwszy wszystkich, padł na kolana i modlił się, potem zwrócił się do ciała i rzekł, Tabito, wstań. Ona zaś otworzyła oczy swoje i ujrzawszy Piotra usiadła. A on podał jej rękę i podniósłszy ją, przywoławszy zaś świętych i wdowy, pokazał ją żywą i rozniosło się to po całej Jopie i wielu uwierzyło w Pana. Jest niesamowita historia. Umiera święta kobieta. Przed czasem. Nie wstałaby, gdyby nie umierała przed czasem. Umarła przed czasem. Okazuje się, że w Nowym Testamencie, w Dziejach Apostolskich, w tym czasie Kościoła, który wszyscy marzymy, żeby był, umierali też święci ludzie przed czasem. I umarła przed czasem. Okazało się, że wokół niej mieszkało dużo świętych, wierzących, którzy nie wiedzieli, co z tym zrobić i nie potrafili nic z tym zrobić. Wiecie, kiedy Biblia kogoś nazywa świętym, no to nie odważę się powiedzieć, że się jakoś, że byli niedoskonali czy nieświęci. Wydaje mi się, że mieli za małą łyżeczkę, żeby wzbudzić Tabitę z martwych. Ale pojawia się Piotr, gdzieś niedaleko i mówi, zwołajmy go. Wiecie, dlaczego oni zawołali Piotra? Bo wiedzieli, że Piotr, który wcześniej nie wyrzucił demona strędowatego, bo miał małą łyżeczkę, już przeszedł pewien proces w swoim życiu i stał się chocholeczką. Ponieważ stał się chocholeczką, mówił, zawołajmy go, bo on teraz może nam pomóc. I on przychodzi w tamto miejsce, i tam są ci święci i płaczą i mówią, jaka ona wspaniała była. Ratuj ją, Panie Piotrze, najdroższy mój. I Piotr robi coś takiego. Usuwa wszystkich z tego miejsca. Aleluja. Przypomina wam się inna historia? Mi się przypomina Jezusa, który miał wskrzesić martwą dziewczynkę. I przyszedł i tam były te wszystkie kobiety, one płakały i Jezus kazał je usunąć. A tam jest takie w ogóle słowo greckie użyte, które mówi, pogonili je. Nie, mi się obrazy włączają. Widzę Jezusa z Piotrem, jak tam gonią te płaczki. To mówię sobie, halleluja, chciałbym to oglądać. I wygonił ich wszystkich. Dlaczego tak się stało? Dlatego, że rzeczy dzieją się nie przez ilość ludzi obecnych w problemie, ale przez wiarę. Rzeczy dzieją się przez wiarę. Dlatego, gdzie dwóch lub trzech. Ty sam, mający wiarę, możesz przesunąć góry, Słowo Boże mówi. Zatem absolutnie rzeczy się dzieją przez wiarę, a nie przez ilość ludzi. Gdyby tłumy uzdrawiały, Jan Paweł II żyłby do dzisiaj. Nie ma człowieka na ziemi, którego by się tak dużo ludzi nie modliło, co za Jana Pawła II. On powinien tak naprawdę nawet mu się wiek cofnąć. Z tą siłą ludzi, które tam wołają, z każdej religii, z każdego, że tak powiem, zakątka.
A jednak okazuje się, że tłumy nie uzdrawiają. Jezus nie mówił, włączcie łańcuch modlitewny. Dziewczynka umarła. Czasami myślimy, że włączamy łańcuch modlitewny. Módlmy się. My nie włączamy często na łańcucha modlitewnego, my włączamy łańcuch sensacji i rozpaczy często. Lepiej znajdź w twojej komórce tego jednego Piotra, który jest blisko Jopy, który ma łychę, który usłyszy coś i nie powie, ale Jezus Maria, co oni teraz zrobią? Który, pamiętam się, modliliśmy o jedną osobę, która była chora na raka. Mówimy, to się módlmy. I zaczęliśmy się modlić, kilka osób. I ja mówię, gromię tego raka w imieniu Jezusa. Kończy, a druga osoba się odzywa. Panie, pozwól mu przygotować wszystko w domu, że jak odejdzie, żeby żona nie została z pustymi rękoma. Ośmy się dogadali. O, Panie, ciekawe, co byś z nim zrobił. Mnie by pogonił, a jego pewnie zostawił. Widzicie, szukaj wiary. I Piotr miał tą wiarę, wygonił wszystkich i patrzcie, co zrobił. Usunąwszy wszystkich, padł na kolana. On padł na kolana. Niektórzy myślą, że on padł na kolana i mówiąc, Panie Jezu, wskrzesz ją. Panie Jezu, wskrzesz ją. A ja myślę inaczej. Że on padł na kolana jak już się przelewało, wstał, zwrócił się do ciała dziewczyn, kobiety w tej, Tabity, i powiedział, Tabito, mówię ci, wstań. I ją wskrzesił z martwych. Potrzebujemy relacji z Bogiem, żeby On nas napełnił. Ale potem potrzebujemy przyjść z tym i uczynić cud i znak dla tej osoby. Dlatego jeśli dzisiaj jesteś, a moc Boża jakoś jest we wspomnieniach z 95, to może najwyższy czas podejść do miejsca, gdzie strumienie wody żywej płyną, aby połączyć się z Duchem Świętym. Bo jeśli ktoś jest spragniony i wierzy w Tego, który posłał Jezusa, niech przyjdzie i pije. Niech darmo czerpie z wody życia. A strumienie rzeki żywej wody będą płynąć z Twojego wnętrza. Moje pytanie jest dzisiaj tak, ten oktawę świąt zesłania Ducha Świętego. Czy aby nie jesteś w miejscu, gdzie potrzebowałbyś, żeby napełniła się moc Boża w tym naczyniu, którym, wspaniałym naczyniu, którym jesteś? Albo glinianym, może już takim delikatnym, ale jednak. Czy może jesteś w miejscu, że potrzebujesz mocy Ducha Świętego? Przez chwilę spotkaj się teraz ze swoim Bogiem. Może zamknij na chwilkę oczy i porozmawiaj z Nim. Zapytaj się Jezusa, czy On czasem nie chce coś napełnić w Twoim życiu. Czy On czasem nie ma pragnienia wypełnić swojego życia i Jego obecnością, aby kiedy wyjdziesz stąd, żebyś wziął swoją łyżkę, chochlę, garnek, cokolwiek i rozdał. I przeżył życie w Jego mocy, w Jego namaszczeniu i w Jego chwale.